Tuleya wróci do pracy? Kolejny ruch pełnomocnika domagają się natychmiastowego dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania. Do Wydziału Pracy Warszawskiego Sądu Rejonowego trafił wniosek o natychmiastowe nakazanie dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania, poinformował pełnomocnik sędziego mecenas Michał Romanowski. Według prawnika odsunięcie Tuleyi od orzekania jest bezprawne. Złożone w poniedziałek pismo to wniosek o zabezpieczenie pozwu w sprawie dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania, który prawnicy zamierzają skierować w ciągu 2 tygodni. W listopadzie ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi i zawiesiła go w obowiązkach służbowych. Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. W konsekwencji sędzia został odsunięty od orzekania, a prokuratura krajowa dwukrotnie wzywała go do stawienia się w charakterze podejrzanego. W poniedziałek w południe pełnomocnik sędziego złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zabezpieczenie, w którym domaga się nakazania prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie natychmiastowego dopuszczenia sędziego Tuleyi do orzekania. We wniosku podkreślono, że uchwała Izby Dyscyplinarnej, na podstawie której zawieszono sędziego Tuleyi, jest orzeczeniem nieistniejącym i nie stanowi podstawy dla odmowy dopuszczenia sędziego do orzekania. Mecenas Romanowski zauważył, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska i tzw. starych IPSN wynika, iż Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Adwokat powołał się przy tym na konkretne orzeczenia TSUE i Sądu Najwyższego. Zwrócił też uwagę, że statusu sądu odmówił Izbie Dyscyplinarnej w uzasadnieniu styczniowego wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Postawa prezesa Schaba niegodna sędziego. Według adwokata, prezes warszawskiego Sądu Okręgowego Piotr Schab stawia się ponad prawem, odmawiając respektowania orzeczeń TSUE i SN. Postawa prezesa Schaba jest niegodna sędziego, dla którego prawo, a nie oczekiwania władzy wykonawczej, powinny stanowić jedyne kryterium postępowania. Prezes Schab rażąco narusza prawa pana sędziego Tuleyi jako sędziego, jako pracownika i jako osoby, podkreślił Romanowski w informacji przekazanej PAP. Jak dodał, bezprawne, jego zdaniem, uniemożliwianie sędziemu Tuleyi wykonywania zawodu może stanowić przestępstwo polegające na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracownika. Zdaniem mecenas Romanowskiego odmowa dopuszczenia sędziego do orzekania bezpośrednio narusza prawa obywateli do sądu. Bezprawna odmowa dopuszczenia pana sędziego Tuleyi do orzekania może oddziaływać na bezstronność i niezawisłość innych sędziów, wywołując tak zwany efekt mrożący. Świadomość innych sędziów, że mogą znaleźć się w sytuacji analogicznej do sytuacji pana sędziego Tuleyi, jeżeli nie będą orzekać zgodnie z oczekiwaniami partii rządzącej, w sposób rażący podważa niezawisłość sędziowską, w tym w zakresie spraw, których rozstrzygnięciem zainteresowana jest władza wykonawcza i partia rządząca. Każdy dzień zwłoki w przywróceniu pana sędziego Igora Tuleyi do orzekania pogłębia strach oraz poczucie niepewności innych sędziów w zakresie tego, czy oni również nie znajdą się w analogicznej sytuacji, podkreślił adwokat.